Cześć dziewczyny, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o rzęsach, a mianowicie dokładnie o tym, jak kleić rzęsy. Kilka moich takich sprawdzonych, fajnych trików. Wiem, że na moim kanale jest już taki filmik, ale chciałam zrobić jego aktualizację. Na dobrą sprawę, tamten filmik został już jakiś czas temu nagrany, a dzisiaj podejrzewam, że nie powiem jakoś nic mocno nowego, odkrywczego. Tylko pokażę Wam między innymi właśnie kilka modeli rzęsek, które ja kupuję, które lubię i kleję, jak kleić. No i dodatkowo będziemy sobie, pokażę je po prostu w tym filmiku, jak będę kleić, dlatego że nie mam rzęsek. Zrobiłam sobie tylko delikatną kreskę, żeby miałam ochotę po prostu na kreskę, bo dzisiaj cała na czarno jestem i kreska fajnie po prostu podkreśliła akcent z tego makijażu. Więc może zaczniemy od takich spraw technicznych. Gdzie ja kupuję rzęsy? Bo to pytanie bardzo często się u mnie pojawia, jeżeli chodzi o mój Instagram. Często po prostu pytacie mnie, gdzie kupuję, skąd zamawiam, jakie kupuję rzęsy. Więc jeśli chodzi o rzęsy, to głównie jest to AliExpress. Głównie są to przesyłki z Chin. Kocham AliExpress naprawdę. Szperam tam non-stop i jeden z takich moich naprawdę mega, mega, mega ulubionych modeli rzęs, który koniec końców bardzo często Wam polecam, są to właśnie o, takie rzęski. W opakowaniu one wyglądają tak. Przychodzą nam w takim plastikowym pojemniczku z taką ładną, srebrną tekturką pod spodem, dzięki czemu ładniej, dużo bardziej ekskluzywniej wyglądają. Mam trzy ulubione modele rzęs i tak jeszcze słowem wstępu, wszystkie linki do tych rzęs znajdziecie na dole w opisie pod filmem, także zachęcam do zerknięcia w opis. Model D20, to są rzęski Minglasze, coś tam, one mają bardzo długi tytuł, długą nazwę, zazwyczaj właśnie na AliExpress te różne rzęsy. I mam tak, model D21, który kupowałam jako pierwszy, są to takie rzęski na bardzo delikatnym, ale troszeczkę grubszym pasku, zresztą jak widzicie tutaj. To jest model D20, D21 i A01. One minimalnie wszystkie się od siebie różnią. I to są właśnie takie rzęski, które bardzo często noszę na swoich oczach. I zawsze wtedy się mnie pytacie, gdzie robiłam rzęsy. To znaczy nie tak zawsze, wiecie, za każdym razem jak ktoś nowy gdzieś tam dochodzi, to się pyta, gdzie robię rzęsy. To są właśnie te z AliExpress. I takie opakowanie kosztuje około 10 zł, niecałe, i zawsze zamawiam sobie taki właśnie zapas, żeby mieć. Także to są pierwsze rzęski. Kolejne rzęski, jakie zamawiam z AliExpress, to są w takie w zwykłych tych, w takich tych tekturowych pudełeczkach i mamy przeróżne modele. Tu na przykład mam taki model na nitce, to bardzo ułatwia sprawę, bo one są niesamowicie plastyczne na nitce. Możemy ten model rzęs ciąć dokładnie na połówki, ponieważ jak widzicie, one tutaj od zewnętrznego i wewnętrznego kącika mają taką samą długość, czyli one automatycznie tak jakby nam zagęszczały i fajnie wydłużały nasze rzęsy, nie tworząc takiego sztucznego efektu kociego oka, ponieważ, no mówię, są takie bardzo równe i też bardzo często je kleję po prostu na jakieś połówki i jedynie zagęszczam dziewczynom czy też sobie właśnie w kąciku. Bardzo łatwo się na nich pracuje, łatwo się je klei, bardzo delikatne, naprawdę mięciutkie, nie są takie sztuczne, plastikowe. Koszt takich, ile tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięciu par rzęs kosztuje jakieś 7-8 zł. Także słuchajcie, no tanioszka. Te rzęsy takie, to są, używam jako typowo jednorazowe. A te takie, te droższe i zresztą one są dużo bardziej takie, powiedziałabym, wytrzymalsze. Używam nawet do kilkunastu razy, w zależności od tego, jak dbamy o te rzęsy. Także to jest kolejna rzecz. Później mam na przykład taki inny model, właśnie też z AliExpress, na takim pasku, na takiej bardziej żyłce. One są już ładniej podkręcone, bardziej podkręcone. Tak samo mają w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku
taką samą długość, czyli idąc do środka one robią się bardziej dłuższe i bardziej fajnie wywinięte. Natomiast tutaj do tego modelu rzęs już trzeba troszeczkę, powiem, praktyki, doświadczenia w klejeniu rzęs, dlatego że ten pasek tutaj jest już dużo, dużo bardziej sztywny niż w tych rzęskach, co nie znaczy, że nie da się go przykleić, no ale troszkę ciężej się po prostu pracuje i znowuż te połówki, te rzęsy ciężej jest kleić jako połówki przez ten pasek właśnie, że on jest dosyć sztywny i może po prostu odchodzić. Także ten model rzęs kleję zazwyczaj jako takie całe rzęsy, ale też są niesamowicie delikatne i takie, powiedziałabym, leciutkie. Tutaj jak ktoś, słuchajcie, chce poszaleć, to na AliExpress znajdziecie przeróżne modele po takie mega, mega, mega dramatyczne rzęsy. Ja kiedyś na wypróbowanie kupiłam, zamówiłam sobie opakowanie takich 10 par rzęs. One to już te z myślą o sesjach, o jakichś typowo takich makijażach pod zdjęcia. Nie kleiłam ich jeszcze, nie próbowałam, natomiast widzę, że pasek jest bardzo delikatny, to jest taka nitka praktycznie, tylko że one, zobaczcie, one są dosyć, dosyć długie, właśnie takie mocno dramatyczne, gęste, nie próbowałam ich jeszcze naklejać, ale są, no po prostu to jest tak milutkie jak włoski, takie delikatne, naprawdę. Także nie bójcie się zamawiać rzęs z AliExpress. Jeśli chodzi o jakieś takie jeszcze rzęsy na pasku, to zawsze jak dziewczyny się mnie pytają, od czego zacząć, jakim modelem rzęs zacząć, dziewczyny, zachęcam Was do Ardelki. Ardelki mają niesamowicie delikatny paseczek w postaci takiej mega plastycznej żyłki, którą bardzo łatwo jest sobie nakleić i zawsze zachęcam wtedy dziewczyny, jak się mnie po prostu pytają, jaki model kupić, no to Wisp is Black. Ja te polecam. One, tak jak widzicie, 15 zł kosztują. Specjalnie kupiłam właśnie ostatnio nowe opakowanie, bo będziemy dzisiaj te rzęski kleić. No i powiem Wam, że one są bardzo, bardzo ładne. Tylko że też zauważyłam, że na przykład one kosztują od 15 do 25 zł w zależności od modelu. Na AliExpress taki bardzo, bardzo podobny model rzęs. Ja już Wam zresztą go pokażę, bo go mam tutaj. O, to jest taki jeden z pierwszych modeli rzęs, które zamawiałam na AliExpress. One przychodzą w takim plastikowym opakowaniu, przykryte takim plastikowym wieczkiem. I zobaczcie, one są bardzo, ale to bardzo podobne. Tylko że, a nie, no to znaczy tak, bardzo są do siebie podobne, niesamowicie. Minusem tych rzęs z AliExpress jest to, że one często w opakowaniu przychodzą tak troszkę więcej kleju na tej żyłce. No, słuchajcie, no ale one kosztują ze 3 zł, więc tutaj mamy ze 3 zł 5 par rzęs. Tylko do, możecie sobie po prostu poćwiczyć, pokleić. Naprawdę są niesamowicie bardzo zbliżone właśnie do tych Ardelek. To samo praktycznie ułożenie włosia, no. Tylko tak jak mówię, musicie mieć na uwadze to, że jakbyście sobie takie rzęsy zamówiły, to na 5 par, często gęsto bywa tak, że 3 rzęski są po prostu takie totalnie brzydkie i nie nadające się, dlatego ja zazwyczaj wtedy jak kupowałam te rzęsy, no to na przykład prawą rzęsę brałam stąd, a lewą stąd, żeby właśnie ładnie je dopasować i żeby ładnie wyglądały, ale są spoko, powiem Wam. Do tak, żeby tylko się nauczyć właśnie kleić, no to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo taniutkie, bo mówię, maksymalnie 5 zł kosztują. No i oczywiście jeszcze kępki, przecież. Kępki też zamawiam na AliExpress, natomiast jeżeli potrzebuję na już, kończą mi się zapasy i potrzebuję już kępki, to zamawiam je po prostu na Allegro. Mam dwóch takich fajnych sprzedawców, którzy bardzo szybko robią wysyłki. I jeśli chodzi o kępki, to zawsze zamawiam 3 rodzaje długości. 8 mm, 10 mm i 12 mm skręt C. Tutaj ma bardzo fajne kępki, ma Nezura Eyelash oraz Green Eyelash produkt
takie silki, o, na różowym i pomarańczowym tle. I z kępkami niestety bywa tak, że jeżeli chcecie się zabierać za klejenie kępek, i na kępkami bywa tak niestety, że jeżeli próbujecie i dopiero zaczynacie swoją przygodę z klejeniem rzęs, tutaj z kępkami jest moim zdaniem o tyle utrudnione zadanie, że musicie te rzęski doklejając układać w jednym kierunku, żeby nie było tak, że jedna rzęsa idzie Wam ładnie do góry, a druga idzie gdzieś Wam w bok. Także to musicie mieć na uwadze, ale kępki to jest bardzo fajny sposób na przykład do zagęszczenia. Także z kępkami jest na tyle też fajnie, że jeżeli macie swoje jakieś długie, gęste rzęsy, no to jedynie kwestia jakiegoś delikatnego zagęszczenia w zewnętrznym kąciku. Lub też, jeżeli bardzo często też mi się zdarza kleić rzęsy w postaci kępek, na przykład klientkom, które mają rzęsy doklejane gdzieś u stylistek, wypada dzień ślubu, wesela i tak dalej, na przykład mają dosyć dużą lukę gdzieś w rzęsach, to możecie sobie po prostu takimi swoimi kępkami same sobie w domu uzupełnić delikatnie, na przykład rzęsy, które robicie u stylistki, a na przykład wizytę u stylistki macie za jakiś dłuższy czas, a widzicie, że te rzęsy już Wam fajnie nie wyglądają, no to możecie same sobie, dziewczyny, naprawdę dokleić kępki. Także to by było o rzęsach. Jeśli chodzi o rzęsy, słuchajcie, takie teraz jest dużo, to znaczy dużo. W Polsce spotykamy też sporo takich drogerii internetowych, firm ogólnie, które wypuszczają na rynek rzęsy na pasku, które kosztują 40-50 zł, a uważam, że nie różnią się niczym za specjalnie niż właśnie takie rzęsy z AliExpress. Także nie przepłacajcie, jeżeli zabieracie się dopiero za naukę klejenia rzęs, kupcie sobie mega jakieś tanie rzęsy na AliExpress. W Chińczykach stacjonarnie też często gęsto bywają tego typu rzęsy. Te rzęsy, dziewczyny, na przykład znajdziecie w Tarnowie na ulicy Hodowlanej, ten taki duży dom towarowy, tam mają dosyć duży wybór właśnie rzęs takich chińskich. I najważniejsze do tego, żeby zabrać się za naukę klejenia rzęs, są oczywiście akcesoria typu penseta. Ja zachęcam tutaj, zawsze polecam dziewczynom, żeby kupiły sobie taką lekko skośną pensetkę. Te są oczywiście spoko, te takie zwykłe. Typu pensetki proste, te takie zwykłe do brwi, one też się spoko sprawdzają, natomiast mamy tu już o tyle utrudnioną rzecz, że one są dosyć krótkie, a te rzęski takie lekko zagięte bardzo fajnie złączą Wam Wasze naturalne rzęsy z rzęsami sztucznymi, bardzo ładnie połączą, docisną, dlatego ja zachęcam, żebyście sobie jednak kupiły taką pensetę zakręconą lekko, dlatego że po prostu ułatwicie sobie po prostu pracę. Też są tak, tego typu, często są dołączone do różnych modeli rzęs, takie pensetki plastikowe, takie niby co złączają. Dobra, są spoko, ale one są dosyć grube. Często gęsto po ściśnięciu, jak ściśniecie pensetkę, mają po prostu jakąś lukę, szczelinę i na przykład mogą Wam, jak chcecie wyciągać pensetą kępkę na przykład, bądź też jakieś rzęsy na pasku z opakowania, to po prostu mogą nie chwycić albo mogą potargać. Metalowe, takie najzwyklejsze pensetki, lekko zakręcone. Ja tą akurat kupowałam gdzieś na jakiejś drogerii online, nie pamiętam dokładnie, ale linka Wam też zostawię do tego typu pensetki i myślę, że warto. Kolejną rzeczą, jaką zawsze używam przed klejeniem rzęs, to jest zalotka. Zalotkę używam jedynie do podkręcenia właśnie swoich rzęs, żeby je ładnie podkręcić. No i oczywiście klej. Jakimi klejami ja kleję, jakie używam? Też często pada to pytanie, jaki klej polecam, żeby się po prostu trzymało. Od bardzo, bardzo długiego czasu używam klejów marki Duo. Tutaj mam taki mały czarny, a ten niebieski jest przezroczysty. Też dobre kleje ma na przykład... marka Neiha. Są to kleje w pędzelku, czyli mamy po prostu tego opakowanie zwykłe plastikowe z pędzelkiem. Osobiście nie lubię tych opakowań z pędzelkiem, dlatego że one spoko, są ok, ładne, czyste przez jakiś tam jakiś dłuższy czas. Później z każdym kolejnym razem, na przykład jak wyciągacie z dziewczyny pędzelek z tego opakowania z klejem,
Nieraz mi się tak zdarzało, że po prostu całe później opakowanie, tutaj ujście, wyjście z buteleczki było tak poklejone tym klejem, że się nie dało doczyścić, nie dało się dojść później do tego kleju. Uważam, że takie lekko wyciskane właśnie tubki z klejem są bardziej ekonomiczne, bo macie pewność, że po prostu wszystko zostanie użyte do dna i nie ma problemu z marnowaniem produktu. Także ja używam kleje Duo. Wiem, że też bardzo dobry klej właśnie jest marki Neiha, który swego czasu używałam. Czarny klej może być problematyczny, dziewczyny. Czarny klej używam tylko i wyłącznie, kiedy mam namalowaną kreskę, tak jak na przykład dzisiaj tutaj. Z tego względu, że jak nie daj Boże ubrudzicie sobie powiekę klejem, to taki niebieski, przezroczysty klej nie będzie Wam później widoczny. Tym jak sobie ubrudzicie gdzieś tu powiekę, zaraz Wam powiem o co chodzi, no to później jest ciężko po prostu go zetrzeć. Możecie sobie naruszyć makijaż i go będzie po prostu widać. O czym mówię? Słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o klejenie paska. Będziemy kleić dzisiaj pasek. To chodzi mi o to, że jak weźmiecie sobie taką pęsetkę, o widzicie, tak nałożyłam rzęsę, trzymam ją tutaj ładnie i biorąc do lewej dłoni, czarnym klejem na pasek wyciskam delikatnie klej. Później poczekam chwilę, żeby to mi troszkę zaschło. Przyłożę z tym czarnym klejem i nie daj Boże ten pasek mi po prostu gdzieś dotknie tu i wyżej. O to chodzi, że tu mi wyżej dotknie. No to jak oderwę, to automatycznie zostaje mi tu duży czarny ślad tego kleju. Po przeźroczystym kleju tego nie będzie widać. Będzie tak jakby czyściej po prostu. O to chodzi. Także myślę, że warto tutaj na próbę i do nauki klejenia rzęs kupić przeźroczysty klej. To tak, taka mała po prostu rada, a naprawdę Wam ułatwi życie. No i dobra, będziemy dzisiaj kleić, chociaż mogłabym, może dokleimy, tak, te będą bardziej widoczne, także dobra, dokleimy sobie te rzęsy. Biorąc jeszcze jakiś nowy model rzęs, tutaj na przykład, słuchajcie, zawsze też bierzcie pod uwagę to, że jak kupicie rzęsy na pasku i musicie też wziąć pod uwagę to, że jeżeli będziecie kleić sobie rzęsy na pasku, często gęsto będzie tak, że będą za długie dla Was. Trzeba zawsze rzęsy na pasku, jak kleicie, dopasować odpowiednio do Waszego oka, długości. Też bardzo ważne jest to i takie komfortowe, żeby nigdy nie naklejać paska, rzęsy od samego wewnętrznego kącika, czyli tak tutaj. Nigdy tak nie robimy. Dlaczego? A to dlatego, że będzie Was uwierać, będzie kuło, będzie drażniło, będziecie targać i po prostu z czasem po prostu ten pasek Wam może odejść. Dlatego ja zawsze, niezależnie od tego jaki model mam rzęs, biorę na samym początku, zanim, jak mam właśnie nowy model rzęs, biorę takie małe nożyczki, najzwyklejsze i zawsze od zewnętrznego kącika, minimalnie przycinam, czyli tutaj na przykład ucięłabym taki jeden, o coś takiego, to jedno, tutaj już mam akurat to przycięte, więc tego nie robię, ale zawsze jak chcecie dopasować rzęsy do Waszej długości powieki, zawsze od zewnętrznego kącika przycinajcie, bo jak przytniecie od wewnętrznego, to automatycznie zawsze rzęsy, które macie na pasku, w wewnętrznym kąciku mają krótsze włoski, takie bardzo delikatne, dopasowane, w zewnętrznym kąciku zazwyczaj bywają to jakieś takie, wiecie, dłuższe, podkręcone, I będzie to po prostu ładnie wyglądać. No i dobra, przechodzimy do klejenia. Biorę sobie pęsetkę, w pęsetkę mój pasek, zmieniam lewą dłoń, odkręcam klej, strzepuję i bardzo delikatnie klejem kleję tylko i wyłącznie na samym pasku. Starajcie się, dziewczyny, nie pojechać klejem po rzęskach, bo może się Wam później po prostu ubrudzić, a później z tych rzęsek bardzo ciężko schodzi klej. Jeżeli będziecie chciały sobie później wyczyścić takie rzęski z kleju, który macie na pasku i na przykład klej macie na rzęskach, możecie po prostu uszkodzić rzęski. To taką ilość, o widzicie tutaj, posmarowałam brzegi delikatnie klejem. Widzicie, że on jest biały. Specjalnie teraz robię białym, żeby go było widać. Delikatnie zmieniam do prawej dłoni, w zależności od tego, czy jesteście lewo- czy praworęczne. Biorę pęsetkę i zawsze
biorę pensetę z rzęsą w tej pozycji. Podpieram sobie gdzieś rękę na stole, jeżeli dopiero zaczynacie, ja już to w powietrzu robię. I w ten sposób ułożenie takie właśnie ręki bardzo łatwo Wam przyłoży rzęsę do powieki. O co mi chodzi? Że jeżeli będziecie tak jakoś kombinować, wiecie, z dłonią, po prostu sobie utrudniacie. Chwycacie tak, jakbyście jadły łyżką zupę, tak bierzemy pęsetkę, tak automatycznie, widzicie, mamy przyłożone, mamy rzęsy. I jedyne, co teraz muszę zrobić, wezmę sobie tutaj, kurczę, wiecie, lusterko, bo przecież muszę mieć lusterko. Oczy, teraz już mi zaraz ten klej wyschnie. Biorę zalotkę, delikatnie podkręcam rzęsy. Możecie je minimalnie podtuszować, w zależności od tego, jaki macie efekt rzęs tu na pasku. Ja zawsze po podkręceniu z zalotką jeden raz tuszuję tylko maskarą, dlatego że później mi się moje rzęsy bardzo ładnie połączą z tymi doklejonymi. No i przykładamy pasek. Cały trik tego, żeby Wam fajnie się rzęsa przykleiła do powieki, jest to, że nie dokładacie rzęsy z klejem automatycznie zaraz po nałożeniu kleju. Chwileczkę odczekacie, jak zobaczycie, że klej już zacznie Wam stygnąć, on się robi mocno klejący i potem jak już tylko przyłożycie, zostaje rzęsa. Tu jest już na środku przyklejona i później możecie po prostu tą Waszą pęsetką ułożyć pasek jak chcecie. I ja już mam rzęsę przyklejoną. O to chodzi. O to chodzi, żebyście dziewczyny, jak kleicie rzęsy, poczekały chwileczkę, żeby ten klej zaczął po prostu na tym pasku czy na kępce pracować. I jak już tylko przyłożycie na środek powieki ten pasek, no to on już chwycił i później możecie po prostu ułożyć jeden i drugi koniec paska. I później tą taką zakrzywioną właśnie pęsetką biorę i łączę, dociskając swoje rzęsy z tymi sztucznymi na tej zasadzie. O, dociskam i wtedy przez to, że te Wasze rzęsy są lekko podtuszowane, to Twoje rzęsy z tymi doczepionymi ładnie się połączą w taką jedną linię. No i zobaczcie, tak wygląda różnica między doklejonymi rzęsami a niedoklejonymi. Uważam, że różnica jest widoczna i pomimo tego, że rzęsy są długie, dosyć gęste, to naprawdę ładnie wyglądają, nie są takie mega kiczowate, bo tak jak mówię, ten włosek na tym pasku jest bardzo, bardzo delikatny. I to samo robię z drugą rzęską. Jeżeli odrywacie pasek z pudełka, zawsze róbcie to od zewnętrznego kącika, czyli chwytacie pęsetką kącik paska i odrywamy. Delikatnie nakładam klej na pasek. O, może to tak będę robić, będzie widać. Minimalnie, starajcie się nie przesadzić. Tak, delikatnie wyciskam, a później ten klej, który mam nałożony, rozsmarowuję właśnie po tym pasku. No dobra, klej mam na pasku, podkręcam z powrotem zalotką rzęsy, delikatnie podtuszowuję, mając w ręku cały czas tą moją pęsetę z rzęsą, minimalnie, raz tylko dosłownie i chwilę odczekuję, żeby troszkę mi właśnie, tak jak mówię, ten klej zaczął pracować. Mogę trochę podmuchać i po tym, jak już mam delikatnie ten klej, zaczyna mi pracować, przykładam zawsze do środka, na środek powieki, praktycznie przy samej linii rzęs, spuszczam i układam jeden koniec, drugi koniec, dociskając i słuchajcie, mamy przyklejone i teraz po prostu już tak zostawiamy i jak ten klej z każdą kolejną sekundą zaczyna stygnąć i pracuje, to po prostu sobie tą pęsetką, tą częścią płaską dociskam swoje rzęsy z tymi sztucznymi.
Słuchajcie, bardzo ważne jest też to w takich rzęsach, jak doklejacie sobie, żeby w jeden, zarówno jak i wewnętrzny i zewnętrzny kącik, dołożyć tak minimalnie troszeczkę więcej kleju. Zawsze jest tak, że jak odklei Wam się kącik, klej, pasek z jednej strony albo z drugiej, to nie ma bata, żeby on odpadł. Naprawdę, uwierzcie mi, że jak nałożyłyście, przykleiłyście, to one Wam nie odpadną do rosołu, czy też do barszczu i tak dalej. Tylko po prostu albo będzie Was to kłuło, uwierało, albo będzie to po prostu nieestetycznie i nieładnie wyglądało. Dlatego nie o to nam chodzi. Czasem zdarza mi się tak, że na przykład widzę, że ładnie pasek jest naklejony, a na przykład w wewnętrznym kąciku ciutkę odchodzi mi. I co wtedy, jak już macie pasek nałożony? Ano biorę tą moją pensetę wtedy, odkręcam klej, łapię troszeczkę kleju na zewnętrzny kącik i ten klej dokładam po prostu w zewnętrznym kąciku czy wewnętrznym i dociskam i po prostu wtedy już mam na stałe porządnie przymocowane rzęsy na pasku. Jest ok, tak jest dobrze, mam pięknie przyklejone rzęsy, nic się tu z nimi nie stanie. Takie rzęsy później, jak robię demakijaż wieczorem, odklejam od zewnętrznego kącika, chwytam, ciągnę do dołu. Jeżeli macie dużo kleju, jeżeli czujecie, że dużo kleju rano nałożyłyście na pasek, to zawsze mówię dziewczynom, żeby przytrzymały sobie jakiś wacik i tak dalej, żeby poczekały, aż ten klej po prostu zrobi się plastyczny. Natomiast tak jak ja mam już wprawę, że tego kleju jest naprawdę nie na tyle dużo, żeby krzywdę sobie zrobić przy ściąganiu, a jest po prostu na styk fajnie, no to bez problemu później ściągnę ten klej, ten pasek z mojej powieki i nie uszkodzę swoich rzęs. Często się może tak zdarzyć, że jeżeli macie nawalone tego kleju na tym pasku dużo i próbujecie po prostu tak ściągnąć ten pasek, to nieraz mi się na przykład tak zdarzyło, że po prostu wyrwałam swoją gdzieś tam rzęsę. Natomiast takie rzęsy, które ściągacie po nałożeniu jakimś płynem do demakijażu i tak dalej, one już później się nie nadają do użytku. Takie rzęsy, nawet te ardelki, które są bardzo delikatne, możecie spokojnie użyć do kilku razy, jeżeli prawidłowo o nie dbacie. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że jak ściągnę sobie ten swój pasek z powieki, to zawsze później czyszczę klej. Już Wam pokażę, jak to robię na przykładzie po prostu jakiejś zwykłej rzęski. Mamy tutaj taki pasek. Chwytam po prostu ten pasek, te rzęsy tak w dłoń i tu ściągam delikatnie klej. Bardzo ważne przy czyszczeniu tych rzęsek na pasku jest to, żebyście po prostu długość rzęski nie chwytały o tak tylko palcem. Jak największą ilość rzęsek, o, na tej zasadzie, i bardzo delikatnie wtedy ściągacie klej, później chowacie rzęsy do pudełeczka i bez problemu można je do kilku razy użyć. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania dotyczące klejenia rzęs, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja na pewno będę starała Wam się odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że poruszyłam tutaj każdą możliwą kwestię, jeżeli chodzi o to, jak przyklejać rzęsy. Cała sztuka, mówię, że tkwi w tym, żebyście po prostu poczekały, aż ten klej na tym pasku czy na kępkach troszeczkę zastygnie. Dziewczyny, to by było na tyle. Myślę, że poruszyłam wszystkie możliwe tematy. Oczywiście, jeżeli ktoś jest chętny z okolic tutaj moich i chce przyjechać do mnie na taką naukę, żebym Wam pokazała po prostu czarno na białym na Was, jak kleić rzęsy, to oczywiście zapraszam. Nieraz już udzielałam tego typu lekcji, że tak powiem. Także możecie do mnie napisać, możemy się umówić i naprawdę nie ma problemu. No ale myślę, że chyba mniej więcej Wam powiedziałam, co i jak zrobić, żeby te rzęsy dobrze przykleić. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze mogłabym powiedzieć, ale chyba nic, słuchajcie. Także też pamiętajcie o tym, że jak sobie nakleicie pasek i nie daj Boże Wam, tak jak mówię, odklei delikatnie się jeden albo drugi kącik, to nie dzióbcie w tym. Te rzęsy Wam się nie odkleją, natomiast, no tak jak mówię, możecie je jeszcze w jeden sposób uratować właśnie, jeśli chodzi o co? O delikatne odklejenie paska. Czasem tak się też zdarzy, że na przykład dziewczyna do mnie zadzwoni później, że coś jej się zaczęło odklejać właśnie, jeżeli chodzi o pasek. No to wtedy możecie w taki sposób jeszcze spróbować ten pasek uratować z rzęsami. Jeżeli wytuszujecie sobie od spodu Wasze rzęsy i połączycie pensetką, wtedy jest jeszcze szansa, że ten pasek po prostu siądzie Wam.
na tej zasadzie. Ale myślę, że poruszyłam chyba już każdą możliwą kwestię. Dobra, to by było na tyle. Też czas mnie goni, już widzę, że już tak tnę strasznie ten film, że nie wiem, jak on będzie wyglądał. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, sugestie, spostrzeżenia, to dziewczyny, piszcie, ja na pewno Wam odpowiem. Mam nadzieję, że filmik gdzieś tam był przydatny i spróbowałyście po prostu sobie kleić same rzęsy. Piszcie, bardzo chętnie poczytam wiadomości, tak jak mówię, piszcie prywatnie bądź też w komentarzach. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!